Dzień dobry, panie profesorze. Witam. Witam, panie redaktorze, w skansenie pszczelarskim. Tak, w skansenie i przy pięknym ulu z panem profesorem Ryszardem Czarneckim, drodzy państwo, umówiliśmy się znowu w sądeckim Bartniku, ale tym razem rozmawiać będziemy o miodach. Poprzednio rozmawialiśmy o pyłku kwiatowym, często nazywanym także pyłkiem pszczelim, o jego właściwościach, a dziś o polskich miodach, które mają tysiącletnią ponad tradycję i pochodzą z uli. Orzeł świadczy o tym, jaką wagę polski rolnik i polski pszczelarz przywiązywał do tego dobrostanu, jakim są pszczoły. Istotnie tak. Zanim jednak będziemy rozmawiać o miodach, chodźmy może do tej części skansenu, w której zobaczymy stare ule, barcie, kłody i porozmawiamy tam chwilę o historii polskiego pszczelarstwa. Za nami pasieka wielkotowarowa, przykład olbrzymiego skoku cywilizacyjnego i technicznego, jaki dokonał się przez te setki, przez ten ponad 1000 lat w pszczelarstwie. No i przykład, jak na dużą skalę, na skalę przemysłową, można pozyskiwać miód. W związku z kryzysem ekologicznym na świecie trwa ogromne zainteresowanie miodem. W ogóle opracowywane są nowe biotechnologie, które usiłują naśladować naturalne produkty. A my jesteśmy w obliczu najdoskonalszej biotechnologii, która produkuje na nasz użytek miód. Tą życiodajną, złotą substancję, która jest przebogata, jest niepowtarzalnym składnikiem bardzo wielu, około 300 substancji naturalnych, o których możemy oczywiście mówić. Jakie zatem mamy miody? Jak je dzielimy? Miody właściwie dzielimy na 3 grupy. Miody nektarowe, miody spadziowe oraz miody nektarowo-spadziowe. Chciałbym powiedzieć, że osobną klasą dla siebie są miody o profilu medycznym, o profilu leczniczym. To są te miody, które są zadane nektarem z poszczególnych roślin i te składniki roślinne, te fitoskładniki są dodawane do miodu. Ale generalnie miód jako miód, niezależnie od tego, czy on jest nektarowy czy spadziowy, ma pewne wspólne cechy, jeśli chodzi o skład, jakościowy skład. Myślę, że za chwilkę będzie okazja, by o tym szerzej porozmawiać, bo czeka na nas spora ekspozycja, którą musimy i przedstawić, i omówić. Ja jeszcze wspomnę tylko w tym miejscu, żeby z tego ula wyprodukować 1 kg miodu, to pszczoły muszą odwiedzić wiele milionów kwiatów. Często sobie sprawy z tego nie zdajemy. Jaka to jest robota, jaka praca ogromna włożona w produkcję, z której korzystamy, w zasięgu ręki mamy właściwie wszędzie, a nie korzystamy z tego. No jesteśmy znowu na łące w sądeckim Bartniku z widokiem na barć milenijną i z wycieczkami dzieci, które poznają, na czym polega trud pszczelarza, na czym polega trud pracy pszczół. I może docenią ten trud pracy pszczół. Który miód można określić mianem króla miodów? Bo tu trwają walki. Lipowy czy spadziowy? Nie pokusiłbym się o tego typu odpowiedź, ponieważ w zależności od naszego smaku często dobieramy sobie indywidualnie miód według naszego żądania, naszego smaku. Także nie, tutaj bym nie kwalifikował. Chciałbym natomiast, jeżeli pozwoli pan, wspomnieć parę słów o tym, co w tym miodzie, co w tym złotym płynie, co w tym miodzie jest niepowtarzalnego. Przed chwilą mówił pan, że ponad 300 składników różnych. Tak. I właśnie chciałem o nich parę słów wspomnieć, ponieważ skład miodu według aktualnego stanu wiedzy jest niepowtarzalną w przyrodzie mieszaniną substancji naturalnych. I o nich chciałbym wspomnieć, żeby sobie zdawać sprawę, że obok nazwy regionalnej, którą może mieć miód, co tam w tym miodzie jest, bo nazwa może być bardzo ładnie brzmieć, ale musi mieć świadomość i wiedzę, dlaczego jest on źródłem zdrowia. Bardzo dobrze się stało, że wspomniał pan o tych różnych nazwach regionalnych nawet miodów. Ja przygotowałem sobie taki krótki wyciąg z listy produktów tradycyjnych, która prowadzona jest przez Ministerstwo Rolnictwa, na której w maju 2009 roku 15 polskich województw zarejestrowało blisko 40 różnych rodzajów i gatunków miodów. I są pośród nich takie nazwy, które mam nadzieję i pana zaskoczą, bo jest to na przykład miód kaszubski, miód drachimski, kurpiowski, są na przykład miody fałowskie, świętokrzyski miód spadziowy, jest lipiec białowieski,
przepiękny miód i znakomity w smaku. No i z Małopolski, skoro jesteśmy w Sądeckim Bartniku, są też zarejestrowane takie miody jak sądecki miód spadziowy czy małopolski miód spadziowy. Bogactwo wielkie. Ogromne bogactwo. Ale to są oczywiście nazwy regionalne, ale łączy je wszystkie, niepowtarzalny skład. W miodach najważniejszą częścią są cukry proste. Jest glukoza i fruktoza. Ale to nie jest zwykła glukoza i to nie jest zwykła fruktoza. Ta glukoza, która występuje w miodzie, jest 40-krotnie lepiej wykorzystywana, aniżeli każda inna z zewnątrz brana. 40-krotnie. Ta glukoza jest najważniejszym materiałem energetycznym dla pracy mięśnia sercowego. Najważniejszym. Dlatego niech pan się nie zdziwi, że my posiadamy w surowicy, w naszej krwi odpowiedni poziom glukozy zawsze. Tak. I mechanizmy dbają o tą glukozę, prawda? A my dostarczamy ją tak znakomitą z zewnątrz. Fruktoza akumulowana jest w wątrobie jako materiał energetyczny, ale spełnia też funkcję odtruwające. I tak dla ciekawości warto wiedzieć, że zobojętnia ona, ta fruktoza w wątrobie zgromadzona, z miodu pochodząca, zobojętnia nam produkty kawy pitej, alkoholu pitego i innych używek. Dwie łyżki miodu obniżają poziom wypitego alkoholu o 15%. To dużo, ponieważ miód najszybciej ze wszystkich produktów naturalnych uzupełnia niedobory w ustroju energii, energetyczne niedobory. Robi to prawie natychmiast i utrzymuje to przez wiele godzin. Wobec tego, co proponuje nam przemysł lekowy, różne używki, Coca-Cola i inne aktywatory, które sztucznie napędzają naszą energię, ma się to nijak do wartości jednej łyżki miodu. Drugą taką poważną składową miodów są witaminy. Jest to poważny rezerwuar witamin w miodzie. I też najłatwiej łatwo przyswajalnych. Witaminy B2, B6, C, K, karoten, beta-karoten, kwas nikotynowy. To są wszystko aktywatory odporności. Ale to jest wszystko to, czego nam brakuje przy osteoporozie czy przy innych chorobach cywilizacyjnych. Przy żywności wysoko przetworzonej, którą spożywamy, przy żywności suplementowanej, którą nam proponują koncerny, jest to jedyny skuteczny sposób uzupełniania niedoborów, szczególnie u dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież powinny w zasadzie jako rytualny sposób odżywiania wprowadzić miód do swojego życia. Mamy tutaj w tych miodach ogrom biopierwiastków. To jest potas, wapń, magnez, to jest cynk, kobalt, miedź, to jest żelazo i inne, krzem, fluor i tak dalej. W miodzie występuje żelazo, które jest przyswajalne omal w 100%. W odróżnieniu na przykład od żelaza występującego w produktach roślinnych, które jest przyswajane tylko w 10-15%, a z mięsa przyswajamy 20-25%. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo w różnego typu anemiach niedobarwliwych, szczególnie u dzieci rosnących, jakie korzystne efekty przynosi miód. Jest to to żelazo ulega natychmiastowej inkorporacji, czyli wbudowaniu w hemoglobinę. Podnosi się poziom hemoglobiny, czerwonych krwinek. Jest to działanie przeciwanemiczne. To mówi autorytet w dziedzinie farmakologii, więc naprawdę wie, co mówi, bo przecież pan profesor obserwuje to na co dzień, czy w swoich badaniach w klinice, czy też obserwując swoich pacjentów. To litanie można by było mnożyć, ale ja wspomnę tylko jeszcze o poważnej, dużej grupie składników w tym miodzie naturalnym. To są enzymy jako wydzieliny gruczołów ślinowych i gruczołów gardzielowych pszczół. One wydzielają do miodu te wydzieliny i te enzymy są w tym miodzie. To są, pomnę tylko niektórych, tak jak amylaza, lipaza, tak jak lizozym. Na przykład lizozym, który występuje w miodzie, który jest produktem wydzielin ślinowych i gardzielowych pszczół, niech pan sobie wyobrazi, działa rozpuszczająco, destrukcyjnie na ściany komórkowe bakterii. Wszystkich bakterii, również gronkowca złocistego. To jest paradoks. My nie wiemy o tym, że
miody mają działanie przeciwbakteryjne. Konsumenci bardzo często obawiają się fałszerstw miodu, ale też ja zauważyłem, że klienci w sklepach, kupując miód, nie biorą miodu, który jest skrystalizowany, podejrzewając, że może on być pośredniejszego gatunku lub może być miodem fałszywym. A tymczasem miody krystalizują tak w ogóle, prawda? Nasza obawa przed miodem sfałszowanym jest słuszna, racjonalna. Boimy się, żebyśmy nie kupili miodu złego, fałszywego. Nie ma żadnej gwarancji. Żaden test organoleptyczny nie wykluczy fałszerstwa. Fałszerstwo wykluczy w 100% badanie laboratoryjne. Tylko i wyłącznie. Ja znam laboratorium sądeckiego Bartnika, który jest wyposażony w aparaturę i sprzęt, który chciałby mieć niektóry zakład naukowy. Chcę powiedzieć przy okazji, że miody, które są nieczyste lub mają składniki, które mogą być szkodliwe, są odrzucane. Także tego typu miód i tego typu wartości badawcze dają gwarancję czystości i sensu zakupu. A właśnie, krystalizacja miodu. Jest procesem naturalnym, nie zmieniającym w niczym wartości miodu i ma ona charakter postępujący w zależności od procent zawartości fruktozy i glukozy. Po tygodniu, dwóch mogą pojawić się pierwsze zwiastuny właśnie krystalizacji. Ale na to też jest recepta, garnek z ciepłą wodą. Ale nie gorącą wodą. Przestrzegam przed ogrzewaniem miodu do temperatury właśnie, powyżej. Może zabić enzymy. Wszystkie ważne rzeczy. Ogóle, tak, to jest ogrzewanie miodu do 45 i wyżej stopni jest ryzykiem. Czyli ciepła woda. Bardzo nisko, 45, to nie jest wysoko, ale już są dezaktywowane. Panie profesorze, rozmawiając z tak znakomitym medykiem jak pan, ja bym sobie jednego nie darował, gdybym nie zapytał o medyczne wskazania zażywania, używania, czy mówiąc wprost, jedzenia miodu. Po pierwsze, o czym już wspomniałem wcześniej, duże spektrum działania antybiotycznego. To znaczy, w swoim zakresie miód działa antybiotycznie na bakterie różnego rodzaju, na i gronkowce, i paciorkowce, i pałeczki. Co więcej, rozciąga swoje działanie i na drożdże, i na grzyby, i na pierwotniaki. Jest to szerokie spektrum. Odpowiedzialny za to jest, jak wspomniałem, enzym pochodzący z wydzielin gardzielowych pszczół, lizozym, który, jak wspomniałem, ma działanie destrukcyjne na ścianę bakteryjną. To jest ciekawy mechanizm, szczegółowy, nie jest poznany, ale działanie jest takie, udowodniono. Po drugie, w miodzie występuje cały szereg olejkowych preparatów, związków, takich jak pinen, alfa-pinen, beta-pinen, cyneol i inne. To są olejkowe preparaty, które mają działanie bakteriostatyczne, bakteriobójcze. Po trzecie, w miodzie występuje enzym glikooksydaza, która również jest wydzieliną gruczołów ślinowych pszczół, która przeprowadza tą właśnie glukozę, o której mówiliśmy, w wodę utlenioną, w H2O2, a więc wodę utlenioną. I ona również ma działanie przeciwbakteryjne. A więc jest parę fragmentów, parę mechanizmów działania przeciwbakteryjnego miodu. Przejdziemy do drugiego aspektu. Tak, działania miodu na układ czerwonokrwinkowy, niedoceniony, szczególnie u dzieci. Dzieci powinny bezwzględnie zażywać miód, ponieważ wpływa on na poziom hemoglobiny, na poziom krwinek czerwonych, hematokrytu. Tyle żelaza, o którym ale tam jest cały szereg aktywatorów, biopierwiastków, które nie tylko działają bezpośrednio na hemoglobinę, tylko stymulują całą odporność człowieka. Mówiłem o tym przed chwilą, ale jeszcze zaakcentować problem przeciwmiażdżycowego, już typowo przeciwmiażdżycowego działania miodu. Wiadomo na dzisiaj, że wykazuje on bardzo korzystne efekty w hiperlipidemiach różnego rodzaju i że ta normalizacja, o której wspomniałem w sercu, gospodarki tłuszczowo-cukrowej, odbija się też na ogólnej gospodarce tłuszczowo-cukrowej. Dlatego miód reguluje nam poziom cukru i insuliny w krwi. I dlatego nie bójmy się bardzo miodu u cukrzyków. Oczywiście, że musimy sprawdzać, kontrolować poziom cukru, ale miód ma regulujący wpływ na poziom insuliny i cukru we krwi. Interesujący jest wpływ miodu przy zaburzeniach właśnie funkcji nerek.
Na pewno wiemy dzisiaj, że miód wpływa obniżająco na poziom kwasu moczowego, kreatyniny i innych parametrów, które są ważne w funkcji nerek. Wiemy też, że zapobiega tworzeniu się piasku nerkowego i kamicy nerkowej. Więc jest to jeszcze szerszy spektrum stosowania u chorych, którzy cierpią na kamicę nerkową. Miód bardzo korzystnie wpływa i przeciwdziała osadzaniu się tego piasku nerkowego. Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania z miodami, ale mamy tutaj trzy słoje z trzema gatunkami miodów. Powiedzmy bodaj po dwa słowa o ich specyfice. A zatem miód akacjowy, przepiękny, jasny, prawda, lejący się, ten, który najpóźniej krystalizuje. Jakie są jego specyficzne właściwości? Najkorzystniejsze efekty miód akacjowy przynosi w schorzeniach przewodu pokarmowego, w stanach zapalnych przewodu pokarmowego, przy stanach zapalnych uchyłków przewodu pokarmowego. Uchyłki, stany zapalne uchyłkowe przewodu pokarmowego są bardzo trudnym zagadnieniem leczniczym i miód akacjowy jest bardzo korzystny w stanach destrukcji, w stanach po antybiotykoterapii, gdzie dochodzi do dystrofii, do uszkodzenia śluzówki przewodu pokarmowego. Miód akacjowy szybko odbudowuje, rewitalizuje ten przewód pokarmowy. Mamy miód lipowy, który ja nazywam królem miodów, tak, ze względu na jego zupełnie niezwykły smak. No i jego właściwości, też piękny, ale złoty kolor, ciemniejszy nieco od akacjowego. Tak. Jakie są jego właściwości? To głównie choroby dróg oddechowych. To grypa, przeziębienia, chrypka, angina, zapalenie zatok przynosowych, zatok szczękowych. To jest głównie układ oddechowy. Zresztą lipę pijemy w herbacie. Ale sądząc z tego, co pan profesor mówił w trakcie naszej rozmowy, to ja go podejrzewam o te antybiotyczne właśnie. No również ma bardzo dobre przeciwzapalne właściwości. Antybiotyczne również, dlatego mówię, stany zapalne dróg oddechowych, oskrzeli, a więc te stany zapalne są równocześnie się nakłada na to działanie antybiotyczne, oczywiście. No i na zakończenie miód, o który wszyscy zawsze pytają, bo jest chyba najbardziej ceniony, czyli miód spadziowy, ciemny, bardzo ciemny nawet i bardzo gęsty, najszybciej krystalizujący. Jakie są jego własności? Dosyć to uniwersalny miód, przebogaty skład olejkowy, sprawia, że doskonale się wydziela przez gruczoły dróg oddechowych. Dlatego właśnie przy różnego typu ropnych stanach anginowych, przy stanach zapalnych dróg oddechowych również, przy chorych zatokach szczękowych i innych, przy bólu gardła, przy anginie, to jest właśnie ten miód, który umożliwia nam szybkie przywrócenie sprawności. Mamy miody także rzepakowe, mamy także miody gryczane, mamy różne miody. One się różnią naprawdę w niewielkim stopniu. Różnią się tylko właśnie tym nektarem, z którego powstają. W gruncie rzeczy tych ponad 300 występujących w nich składników, to składniki tożsame dla wszystkich prawdziwych, dobrych miodów. Tak jest dokładnie. Pan mi obiecał powiedzieć coś jeszcze o badaniach bostońskich. Tak, istotnie warto o tym mówić, warto o tym wspomnieć. Są to badania, które udowodniły na dużej grupie prospektywnej chorych, na bardzo dużej grupie, że miód zażywany przez okres 2 do 3 miesięcy powoduje akumulację substancji przeciwnowotworowych w ustroju, a po 5 do 6 miesiącach to ta akumulacja, to stężenie tych substancji przeciwrakowych, przeciwnowotworowych rośnie 100-krotnie. Więc w aspekcie tych badań, zresztą bardzo wiarygodnych badań, wydaje się, że jest to nowa inspiracja, nowa zachęta do sięgania po miód. Są z nami po kolei Mikołaj, Ewelina, Szymon i Sebastian ze szkoły w Zalasowej. Przyjeżdżają tutaj do Bartnika na wycieczki. Różne grupy dziecięce. Zapytajmy przy okazji, lubicie miód? Tak. A często jecie? Tak. Na śniadania, na kolację? Tak. Kiedy częściej? Na śniadanie. A kto daje? Mama czy tato? Mama. Mama daje miód.
No właśnie, czego no właśnie. Się mały Jaśnie nauczy, tego duży Jan, panie profesorze, wiedzieć nie będzie. Taka jest prawda. I cieszę się, że bierzecie ten miód, że zażywacie ten miód, że słuchacie mamy. I do wszystkich mam, i do wszystkich Szymonów, Mikołajów, którzy nas oglądają i słuchają, chciałem powiedzieć, kto będzie zażywał miód, kto będzie pił ten miód, nie będzie chory na grypę, na anginę, będzie się dobrze uczył i będzie szybko rósł. I dlatego apeluję też do mam wszystkich, które nas oglądają, żeby nie zapomniały o tym, że tego typu produkty jak miód, pyłek kwiatowy, autentycznie, prawdziwie, w sposób niekłamany, stabilizują, podnoszą odporność tych dzieci. Pięknie dziękuję za spotkanie w Słoneckim Bartniku. Dziękujemy Państwu. Zapraszamy na kolejne spotkanie. A ja z tej okazji zapraszam wszystkich Państwa, którzy chcą dbać o zdrowie swoich dzieci, o zdrowie własne, swoich rodziców, dziadków, żeby nie zapomnieli o tym wielkim dobru, które oferuje Wam przyroda, oferuje pszczoła i który oferuje również Sądecki Bartnik, oferując produkty najwyższej klasy, który ja również jestem konsumentem.